Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jakub Dymek, a to jest Inny Punkt Widzenia, program tygodnika Przegląd, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Jest ze mną, jak co tydzień, mój redakcyjny kolega Robert Walenciak. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jakubie. A jutro będzie z nami, przynajmniej metaforycznie, choć i w tym samym mieście, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jutrzejsza wizyta będzie pierwszą wizytą prezydenta i jego małżonki w Polsce po ponad roku trwania wojny w Ukrainie. Myślę, że polskie elity polityczne musiały się na tę wizytę naprawdę długo naczekać. Równolegle, niejako w tle, ale i obok wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie dojdzie do rolniczych protestów. Polscy rolnicy protestują przeciwko niszczeniu polskiego rynku spożywczego przez trafiające do Polski ukraińskie ziarno i zboże, które miało być przez Polskę wyłącznie wywożone na inne rynki, a zalewa, jak się okazuje, polskie spichlerze, młyny i silosy, tworząc poważne problemy przed żniwami dla polskich rolników. I wreszcie trzecia sprawa, która też się w naszym dzisiejszym programie z tym wszystkim łączy, to spór o to, czy nadchodzącą kampanię zdominuje portfel czy ołtarz. Innymi słowy, czy to wojny kulturowe, czy jednak sprawy materialne będą dominującą osią sporu i w którą stronę ten spór chcą pchać różne partie polityczne. To też się, drodzy Państwo, i z rolą Polski w pomocy Ukrainie i niezadowoleniem polskiej wsi, a polskich rolników przede wszystkim i chyba rosnącym też zmęczeniem trwającą sytuacją przez Polaków wiąże. Ale wróćmy do Warszawy. Prezydent Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Jutro, Robercie, jak się na tę wizytę zapatrujesz, co o nim myślisz? Ja wizytę Zełenskiego, sprawę rolnictwa i sprawę stosunków polsko-ukraińskich łączę jakby też w jedno, to znaczy łączę pewne działanie polityczne. Otóż działanie polityczne polega na tym, że pewne procesy, pewne wydarzenia można przewidzieć, można zorientować się, jakie one przyniosą efekt i mądry polityk potrafi im przeciwdziałać. I tutaj również mieliśmy pewne działanie polityczne. O coś mi chodzi. Otóż, że można było bez problemów przewidzieć, i o tym zresztą mówiono rok temu, jakie efekty przyniesie niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża do Polski. Ja wiem, że to była decyzja unijna, o tym możemy porozmawiać, ale Polska przecież tym maczała palce. I można było temu przeciwdziałać i było bardzo, bardzo wiele możliwości. Można było przeciwdziałać nastrojom, można było przewidzieć bez większych problemów, że Polacy będą zmęczeni liczbą ludności, liczbą Ukraińców, którzy przyjechali do kraju i których nie, a po iluś miesiącach, no okazuje się, że no, nie można, znaczy, że zmęczenie jest rzeczą naturalną, że trzeba tych ludzi w jakiś taki płynny sposób przenieść do polskiej przestrzeni, zorientować się, którzy pojadą dalej, którzy zostaną, coś z nimi zrobić, przygotować do tego lepiej szkoły, bo tam są bardzo wielkie konflikty. Więc pewne rzeczy można było, no jakby człowiek myślał, zastanawiał się, a nie zachwycał sobą, to by wówczas no, przygotował się do tych kłopotów, które w tej chwili nastąpiły. No a nic nie zrobiono, albo zrobiono bardzo niewiele. Zrobiono bardzo niewiele, jeśli chodzi o zboże. Zrobiono prawie nic, jeśli chodzi o szkolnictwo. Jeśli chodzi o rynek pracy, też spuszczono to na żywioł. No i teraz nagle PiS znalazł się w gigantycznym kłopocie, bo mamy dosyć gwałtowny wzrost nastrojów antyukraińskich i co bardzo interesujące, te nastroje są w środowiskach, których przyzwyczailiśmy się, że głosują na PiS, czyli na wsi, w środowiskach ludzi mniej zarabiających, w środowiskach no, w mniejszych miastach. Więc tych bardziej ksenofobicznych, no tak jak do tej pory bywało. Więc taką mamy sytuację. I w tej sytuacji myślę, że warto by było omówić poszczególne jej fragmenty. No w tej sytuacji pojawia się w Polsce prezydent Ukrainy. No więc czegoż się spodziewam? No spodziewam się wielkiego festiwalu telewizyjnego, opowieści o sukcesie i lansowania się rozmaitych polityków, zwłaszcza PiS-u, tylko w moim przekonaniu, jeśli chodzi o polityczny efekt tego wszystkiego, czy propagandowy efekt tego wszystkiego, to będzie pusty strzał. No to już jest za późno na taką wizytę z propagandowego punktu widzenia, a z politycznego punktu widzenia, no to będzie po prostu potwierdzenie tego, co jest, co widzimy codziennie.
Tak, czyli tego, że Polska poprzez Rzeszów jest największym, decydującym, najważniejszym hubem dostarczającym na Ukrainę broń, surowce, wszystko to, dzięki czemu to państwo może istnieć i może się bronić, że pomoc Polski jest niezwykle ważna. No i pomoc polityczna, czyli próba wejścia Ukrainy do struktur zachodnich, co pewnie nastąpi, ale wpierw musi zakończyć się ta okropna wojna. Dużo rzeczy naraz poruszyłeś, postaram się jakoś usystematyzować. Więc po pierwsze, tak zwane nastroje antyukraińskie, ja traktuję filtruję to jednak przez pewien osobisty sceptycyzm. Zacząłem dzisiejszy poranek z popularną neoliberalną rozgłośnią i tam tejsze panikarstwo trochę mnie utwierdziło w przekonaniu, że jednak mam rację. Bo to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimś nagłym, radykalnym skokiem nastrojów antyukraińskich. Co więcej, nazywanie ich antyukraińskimi służy tylko podkręcaniu takiego bębenka paniki i załamywaniu rąk nad polskim społeczeństwem, jakie to ono głupie, niedojrzałe, niecierpliwe, jak to bardzo nie rozumie tutaj konieczności dziejowej i najlepiej, żeby je siłą wykształcić, co zresztą było w Polsce refrenem liberałów od zawsze, że to generalnie społeczeństwo po prostu wymaga ciągłej formacji, pracy intelektualnej, edukacyjnej i tresury. W rzeczywistości jest inny problem, jest problem natury klasowej. Otóż pojawia się rzeczywiście przekonanie, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, która nie przynosi żadnego rozstrzygnięcia. To znaczy w Polsce inflacja nie spada, a przynajmniej nie spada w zauważalnym dla przeciętnych obywateli stopniu. Tym bardziej nie spadają ceny mieszkań czy kredytów mieszkaniowych. Żywność jest droga, czekają nas drogie święta, być może drogie wakacje, potem droga szkolna wyprawka. I obywatele reagują na to, jak sądzę, bardzo zrozumiałym poczuciem pewnego zniecierpliwienia i oczekiwania większej sprawczości od rządu, a wreszcie oczekiwaniem pewnego przełomu. No i znowu, ja się rodakom nie dziwię, że tego przełomu oczekują, bo byli katowani przez media tydzień w tydzień obietnicami takiego przełomu. Ukraina odbije Krym, Ukraina odbije Donbas, Putin umrze, rosyjska elita władzy się zbuntuje, sankcje na Rosję spowodują, że morale rosyjskich żołnierzy legnie w gruzach i lada chwila zobaczymy ukraińskie zwycięstwo. Oczywiście polskie społeczeństwo karmione przez ponad rok takimi hurra optymistycznymi bajkami o tym, że totalna klęska Rosji i totalne zwycięstwo Ukrainy jest tuż za rogiem, pytają się dzisiaj, co z tym zwycięstwem, skoro to im obiecywano i skoro tym byli karmieni i co więcej, skoro mają poczucie, że też tak olbrzymie nakłady środków polskich, europejskich, amerykańskich na pomoc Ukrainie poszły. I o ile Ukraina jest tutaj pewnym istotnym, ważnym kontekstem, to te pretensje czy te obawy i to zniecierpliwienie ma oczywiście przede wszystkim charakter, który dotyka tych codziennych spraw, bo gdyby była odczuwalna, widoczna obniżka cen albo kosztów najmu, albo jakaś bezpieczniejsza perspektywa finansowa w nieco chociażby odleglejszym terminie, to i Polacy byliby spokojniejsi. A że tego nie ma, to różne te lęki dotyczące trochę różnych porządków rzeczywistości moim zdaniem zbierają się w takie ogólne poczucie, mówiąc kolokwialnie, niedowożenia obietnic przez nie tyle sam rząd, co w ogóle całą elitę medialno-polityczno-symboliczną. To także tłumaczyłoby w jakimś sensie także wzrost sondażowy Konfederacji. Natomiast przedstawianie tego jako jakiś nagły sprzeciw wobec obecności obywatelek, bo to głównie uchodźczynie są, Ukrainy w Polsce, czy jakaś wielka fala ksenofobii jest oczywiście rodzajem panikarstwa, czy publicystycznej przesady, który służy nie wytłumaczeniu realnej sytuacji w Polsce, tylko wzbudzeniem kolejnej moralnej paniki. No to dobrze, skoro z tym się uporaliśmy, to kolejny temat, czyli geopolityczny, międzynarodowy kontekst wizyty Zełenskiego. Będziemy oczywiście zalewani różnymi opowieściami o tym, jak to centrum decyzyjne Europy przesuwa się na wschód, Warszawa jest najważniejszą stolicą kontynentu, a między Polską a Ukrainą powstanie kolejny strategiczny, niezwykłej wagi sojusz, który odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. I tu również będzie podobny, tu również zaobserwujemy podobny jak w poprzednim temacie rodzaj dynamiki, to znaczy przeszacowywanie, przepompowywanie oczekiwań, dmuchanie balona pewnej propagandy, snucie wizji, które nie są możliwe do rychłego spełnienia, ale i to też pokazuje, że w pewnej polityce symboli jesteśmy mocniejsi niż w tej polityce realnej. No i wreszcie trzeci aspekt, czyli protesty rolnicze, do których myślę powinniśmy teraz wreszcie przejść w takim nieco obszerniejszym wymiarze i tu oddam ci z powrotem głos.
Protesty rolnicze są jakby oczywiste. Unia, gdy wybuchła wojna, otworzyła granice dla ukraińskiego zboża. Z wielu względów, podstawowym dlatego, że ten eksport poprzez Morze Czarne został zablokowany. On jest częściowo odblokowany, ale w niewielkim stopniu, więc liczono, że poprzez porty polskie Ukraina będzie mogła zboże sprzedawać, mieć pieniądze na funkcjonowanie państwa. No ale to są takie marzenia. Real jest taki, że rzeczywiście polskie gospodarstwa zostały postawione w sytuacji makabrycznej, dlatego że ceny zboża idą w dół. Zresztą mało mądry minister rolnictwa jeszcze mówił rolnikom po żniwach, żeby zboża nie sprzedawali, bo będzie droższe. Do tego ich namawiał, bo okazało się, że ono jest tańsze. To pokazuje jakby absolutną niekompetencję i niedowład ministerstwa i nieumiejętność funkcjonowania. Więc mamy tutaj straszliwy konflikt. Ale jeszcze przy okazji, bo w konflikt oczywiście weszła opozycja, Donald Tusk pyta, kto na tym zarabia. Mamy ataki na, no bo w Unii Europejskiej te sprawy można by było załatwić. Unia Europejska, znosząc cła o tym, o czym musimy wiedzieć, zapisała w tym dokumencie, że gdy będzie zagrożenie dla interesów producentów miejscowych, czyli tu w tym przypadku polskich producentów, to wówczas te cła można z powrotem przywrócić. Więc to nie było takie bezwarunkowe zniesienie ceł, tylko takie, żeby pomóc Ukraińcom, ale żeby nie zaszkodzić miejscowym. No więc, ale w imieniu miejscowych powinien interweniować i w Brukseli powinien działać rząd i komisarz do spraw rolnictwa. Znaczy te wszystkie pretensje powinny iść przez komisarza do spraw rolnictwa. A jak wiesz, jak wszyscy wiemy, komisarzem do spraw rolnictwa jest pisowski nominat Janusz Wojciechowski, który chwali się, że zrobił więcej niż mógł. No ja nie wiem, to po prostu typowo pisowska bezczelność przez niego przemawia, ale tak to wszystko wygląda. Czyli mamy absolutnie niedopilnowanie sprawy. To odpowiedzialność polityczna w moim przekonaniu jest tutaj jednoznaczna i widać po prostu, że sprawy rolnictwa zostały przez PiS w tym przypadku po prostu zlekceważone w sposób karygodny. No ale pytanie, dlaczego zostały zlekceważone? Czy oni są tacy niemądrzy, tacy leniwi, czy zajmują się czymś innym, czy mają w tym interes? No i tutaj wchodzi w to pan Kołodziejczak z AgroUnii, wchodzi pan Tusk z Platformy Obywatelskiej i mówią, a sprawdźmy, kto na tym zarobił, jakie biznesy tam się chowają. Rozmawiamy w tym momencie, kiedy pytania zostały zadane, odpowiedzi na nich nie ma. Ale wiemy już, że ten eksport, który idzie do Polski zboża, to nie jest to zboże ukraińskich rolników. Takich, co jak my sobie wyobrażamy, jak rolnik w Polsce. Tam zostały, wielkie kołchozy zostały i sowchozy zostały po prostu nacjonalizowane, a potem sprzedane. I sprzedane wielkim amerykańskim koncernom, Cargill, największy eksporter produktów rolnych z Ukrainy. O tym zresztą piszemy w przeglądzie. Państwu mogę polecić śmiało, bo jest niesamowicie celny i trafny tekst Marka Czarkowskiego, który te sprawy wyjaśnia. A więc mamy Cargilla, mamy firmę Nibulon, która jest znowu własnością wielkiego oligarchy ukraińskiego. Mamy kolejną amerykańską korporację ADM z siedzibą w Chicago, która obsługuje elewatory zbożowe i terminale eksportowe w Ukrainie i sprzedaje ukraińskie zboże. Więc jest wielkie firmy. I to nie tylko zresztą chodzi o zboże, to chodzi o drób, o rzepak, o inne artykuły rolne, więc mamy tutaj cały, jakby można rzec, klasowe tutaj wielkie działanie, wielkie firmy, wielkie koncerny międzynarodowe poprzez Polskę prowadzą i kosztem Polski, jak w tej chwili widać, prowadzą działalność. Więc pytania są rzucone. Pytania są na stole, na ulicach są rolnicy, którzy są wściekli, bo w bardzo szybkim tempie, dorzućmy do tego cenę nawozów, a więc bardzo szybkim tempie spycha ich się w roli nędzarzy.
i mamy rząd, który nie potrafi sobie z tym absolutnie poradzić, chociaż zapowiada już, że rzuci miliardy, nie miliony, tylko miliardy, żeby ten gniew rolniczy załatać. I przypuszczam, że to będzie, ten element będzie jednym z najważniejszych w najbliższych miesiącach. To będzie najważniejszy taki element polityczny na polskiej polityki. Tylko, że te miliardy nie załatwią problemu, bo polscy rolnicy widzą i słusznie wyzwania jako strukturalne, mówiąc wprost. Nie chodzi o to, żeby komuś dzisiaj oddać stracone pieniądze, tylko żeby załatać system, który jest wadliwy, który jest przestępczy, który jest oszustwem na masową skalę. Polscy rolnicy widzą bowiem, że problem nie polega na tym, że nie udało się tego rozwiązać na poziomie unijnym, czy że jakiś jeden dystrybutor robi coś nie w porządku, czy chociażby że nawet sami Ukraińcy nas oszukują, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że zboże, które trafia do Polski, jest przez kogoś wprowadzone do obrotu. Istnieje podejrzenie, oczywiście nie jest ono jeszcze udokumentowane, więc należy traktować to jako pewne, no właśnie, no, uczucie, o, że tak powiem, w ludzie, które się wzmaga, że państwowe spółki czy spółki powiązane z sektorem publicznym lub działaczami partii rządzącej mają w tym swój udział, że tak to płynnie się dzieje, że to zboże, które miało płynąć, jechać właściwie prosto do portów, a stamtąd płynąć na rynki światowe w Polsce, zostaje. I co więcej, jest przeświadczenie wśród rolników, że ten problem ma wymiar systemowy, bo nawet jeżeli pojawią się rekompensaty za zboże, no to jest jeszcze kwestia olejów, a jak za oleje, to kwestia produktów mleczarskich, a jak nie na mleczarskie, to kurczaków. Otóż cały sektor spożywczy w Polsce obawia się, nie bezpodstawnie jak sądzę, że na podobnej zasadzie będzie jak ze zbożem będzie można realizować przekręty dotyczące innych produktów. Nagle, że będą mogły w Polsce pojawiać się nagle właśnie produkty mleczarskie z Ukrainy lub mleko do mleczarni, kurczaki czy inne produkty. I znów działanie jajka, post factum. Jajka. Tak. I znów, że działanie post factum, czyli przeznaczenie jakichś rekompensat ze środków publicznych czy unijnych na utracone zyski będzie tylko, no właśnie, łataniem problemu, który samemu się stworzyło, bo stworzyła to i tu się z tobą całkowicie zgadzam, polska niefrasobliwość polskiej władzy, przymykanie oka na problemy, ale także pewien rodzaj oczywiście społecznej autocenzury, który sobie Polacy narzucili, mianowicie o Ukrainie dobrze albo wcale, więc gdy po raz pierwszy politycy, ale także i dziennikarze, no również na naszych łamach Marek Czarkowski zwracali uwagę na to, że podobny problem może się pojawić, to byli zakrzykiwani zarzutami o działanie na rzecz Moskwy. Rosji. Tak, wprost. I tutaj, kiedy Tusk powiedział, że ukraińskie zboże zagrozi polskim rolnikom, to został natychmiast wytknięty palcami przez pisowskich dziennikarzy i chyba się sam tego przestraszył, bo od tematu odszedł i wrócił do niego dopiero dzisiaj, kiedy problem nabrzmiał na tyle, żeby już nie dało się o nim nie mówić. Więc widzimy problem, który niektórzy łudzą się zresztą, że kompletnie wykolei poparcie dla PiS-u na wsi i zniweczy szanse wyborcze tej partii na polskiej prowincji. Ja bym aż tak daleko nie szedł, ale na pewno widzimy problem, który jest bardziej złożony niż spór PO-PiS i ma więcej zmiennych i jest wreszcie moim zdaniem bardziej treściwy niż tylko ta polityczne przyklejanie sobie winy, odpowiedzialności za wszystko lub właśnie grożenie sobie nawzajem rosyjską, wygrażanie sobie od rosyjskiej agentury. Tak. Ale wiesz, ja widzę tutaj jednak problem cywilizacyjny wręcz, bo jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie PiS-u i na funkcjonowanie na przykład polityków na Zachodzie, to widzimy doskonale, jak PiS jest bardzo w swych takich odruchach, w sposobie prowadzenia polityki, taki no wschodni po prostu, no po prostu wschodni, czyli jest wielka napinka, wielkie opowiadanie, co my to nie możemy, co my to nie zrobimy. Tak, zrób sobie spis tych obietnic Morawieckiego chociażby, o tych samochodach elektrycznych, które miały funkcjonować, tych promach, które miały tutaj jeździć, pływać po Bałtyku i tych wszystkich absolutnych głupot, które on wygaduje, napina się jak Miedwiediew po prostu, no, że och, co my możemy, a w realu okazuje się, że to jest tyle, no, że to jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele. I jest niewiele zrobionych. I sprawa rolników tutaj to pokazuje. No niech rolnicy się cieszą, że będą mieli samochody elektryczne. Może to im humor poprawi.
prawda? No myślę, że nie poprawi. Więc, bo sprawa jest o tyle łatwa do wytłumaczenia, że już rok temu alarmowano i związki rolnicze, i politycy związani z wsią, i sami rolnicy mówili, że to doprowadzi do wielkich problemów i wielkich kłopotów. I mądrością jakby polityki jest zapobieżenie temu wszystkiemu. Tak jak przeanalizujesz działania Niemiec wobec Rosji w czasie wojny, my możemy się złościć na nie, ale tam interes niemieckiego producenta był zawsze na pierwszym miejscu i zawsze pilnowali, żeby to jak najłagodniej ten moment przyjść i proszę bardzo, i wygrywają na tej wojnie, bo będą produkować czołgi, będą zakładać, już w Rumunii zakładają swoje jakieś dodatkowe zakłady. To wszystko się bardzo sprawnie rozwija. PiS tego nie potrafi. Po prostu. To jest mój taki największy zarzut do tej partii, że ona jest, nie przystaje do XXI wieku, do państwa unijnego. Ta cała administracja, to wszystko, co działa, bo gdzie nie dotkniesz, tam masz jakieś straszne dziury i no i pojedynczy jacyś urzędnicy są fajni, są kompetentni, ale to jest naprawdę to są wyjątki. I na tym rzecz polega. No, za chwilę będziemy rozmawiali o papieżu. No więc obrona papieża to jest to, co PiS potrafi robić najlepiej, zorganizować marsz, krzyczeć i się napinać patriotycznie, ale no przecież nie na tym nasze życie polega i nie tego oczekujemy od polityków. Robercie, ilekroć ty wygłaszasz podobny monolog, to ja się ciebie zawsze złośliwie pytam, to skoro ten PiS jest taki głupi, niekompetentny... Dlaczego tak rządzi, tak? Pełen partaczy, tak, to dlaczego Lewica ma 6%, a PiS 36%? I dlaczego te kluby partyjne, czy partie, które twoim zdaniem są bardziej zwesternizowane, lepiej odpowiadają na wyzwania współczesności, lepiej tę współczesność rozumieją, nie mogą tego partackiego PiSu od 8 lat pokonać, wiesz. Jak się okazuje, coś jednak takiego PiS w sobie ma, co powoduje, że wygrywają kolejne wybory z rzędu, a ta światła opozycja, o której mówisz, że tak lepiej rozumie dzisiejszy świat, cały czas musi ten PiS gonić. Wiesz, to nie jest tak do końca. To znaczy, opozycja jest na pewno bardziej światła niż ta liberalna i ta lewicowa niż PiS, ale przecież o ich błędach wielokrotnie na ten temat mówiliśmy i się nad tymi błędami litowaliśmy, załamywaliśmy ręce. Oni masę rzeczy nie odrobili. To po pierwsze. Po drugie, jest przecież nawet w naszej kulturze taki topos dziewczyny, która zainwestowała złe uczucia w złego człowieka, albo w nieodpowiedzialnego człowieka, w nieodpowiedzialnego kawalera. Więc to myślę, że to mniej więcej tak wygląda. Po prostu PiS potrafił uwieść całą masę Polaków i zrobił to skutecznie i fajnie. Ale to, że ktoś potrafi kogoś uwieść, to nie znaczy, że będzie potrafił później być, że tak powiem, odpowiedzialnie tą rodziną się opiekować, tą rodziną zarządzać, czy współpracować w ramach tej rodziny. Chyba to jest najlepsze określenie. Prawda? Więc to jest podstawowa rzecz. Dlatego nie jest to rzecz, że odpowiedź prosta. Słucham ciebie. Nie, bo ja uważam, że tam, gdzie ty widzisz wschodniość PiSu, tam ja widzę jego arcypolskość. Otóż moim zdaniem ta partia jest bardzo w swoich odruchach, tak naprawdę koresponduje z pewnymi cechami, które w naszym polskim społeczeństwie są obecne, bo to jest prymat polityki gestów, symboli, wartości nad realną, organiczną pracą. I to właśnie widać, tak. Wracam do wizyty Zełenskiego, to właśnie widać chociażby w tej pompie, która towarzyszy pomocy Ukrainie i jakiemuś rzekomemu przyszłemu nieokreślonemu jeszcze sojuszowi Polski z Ukrainą. Jeżeli chodzi o przypinanie sobie wstążek do piersi, pompatyczne słowa, deklaracje miłości, w tym sensie PiS nie jest jakoś radykalnie różny od polskiego społeczeństwa. My także chcieliśmy jako społeczeństwo poczuć się lepiej, poczuć się mocniej, poczuć się to dowartościowanie, które wypływa nareszcie z ciepłych słów płynących pod adresem Polski ze stron międzynarodowych gazet, stacji telewizyjnych i rozgłośni radiowych. Nareszcie nas widzą, nareszcie nas doceniają. Polska kandydatem do pokojowego Nobla i tak dalej. Więc w tym sensie moim zdaniem PiS
nie czerpie z jakiegoś żywiołu wschodniego i nie ciąży nad nim postkomunistyczna, czy jakkolwiek ją chcemy nazwać, mentalność, tylko raczej taki rodzaj pompy politycznej i przywiązania do tego, co spektakularne, nad to, co takie czasami żmudne, codzienne i wymagające wysiłku. To jest mentalność kongresówki. To jest mentalność kongresówki, która była przez lata przyczepiona do wschodniego wagonika i która dominuje w Polsce, bo był to największy zabór. To prawda, ale a propos, mówisz, że ważniejsze są, że Polakom się podobają te gesty. No zgadzam się, ale chcę ci przypomnieć, że w samorządach na przykład jest zupełnie inaczej. I tam cenieni są bardzo, niezależnie od miejsca, którym przychodzi im zarządzać, dobrzy gospodarze. To przykład Ferenca, prezydenta Rzeszowa już nieżyjącego, pokazuje. No, człowiek w arcykatolickim, konserwatywnym Rzeszowie wygrywał wybory jak chciał, a wszyscy wiemy, że pochodził z SLD, no, stamtąd się wywodził z partii, z PZPR-u tak naprawdę. A jednak to mu nie przeszkadzało, bo ludzie doceniali w nim pewne umiejętności. Czy na przykład Ziętek na Śląsku i jego popularność przecież ciągle istnieje i inni samorządowcy obecnie funkcjonujący, którzy są cenieni nie za to, że składają kwiaty w odpowiednich momentach i się patriotycznie napinają, tylko że po prostu potrafią funkcjonować tak jak trzeba. Prawda? To jest ta różnica. I tak, i nie. Są też takie samorządy, gdzie rządzi Platforma, gdzie postawienie kilku śpiewających ławek, kupno jednej ładowarki do samochodów elektrycznych i pomalowanie fasady dworca na egzotyczny kolor również zastępuje realną politykę transportową na przykład. Tak więc to nie ma reguły, wiesz, to jest tak, że są samorządy, no ale krzywisz się, ale tak jest, są samorządowcy w Polsce, czy takie samorządy, gdzie ceniona jest realna praca, są i takie miejsca, gdzie również polityka gestów i polityka wizerunkowa zastępuje realną pracę. A te ławeczki patriotyczne, które szczezły, no prawda, nie oglądaliśmy. Ale są różne są formy ławeczek patriotycznych. Czasami to jest grająca fontanna multimedialna, czasami Aleja Gwiazd wylanych ołowiem na chodniku, a czasami Afrykanarium w zoo. Różne są formuły, wiesz, kolorowe tramwaje, neony, światełka. Różne są formy takiej polityki cekinów. Inna sprawa, że PiS uprawia politykę cekinów w wyłącznie biało-czerwonych barwach. Tak. A ci samorządowcy używają do tego całej ich tęczowej, do całego tęczowego spektrum. Ale wracając, więc to jest moim zdaniem przypadłość polskiej polityki dzisiaj. Trudno też jakby, no tacy jesteśmy jako społeczeństwo, tak. Mówiąc wszystkich, że przemawiają do nas gesty i ta wizyta Zełenskiego, tu wracam, bo ten temat spina naszą dzisiejszą rozmowę, także to pokażę. To znaczy przy okazji wizyty Zełenskiego moim zdaniem nie będzie rozmów o tym, jak na przykład wykorzystać to, że Polska jest dzisiaj, widziałem takie dane niedawno, liderem reshoringu, czyli przenoszenia miejsc pracy po pandemii i że otworzył się u nas olbrzymi nowy potencjał przemysłowy i możemy jeszcze być gospodarczym wygranym tego, choć lepiej byłoby, gdybyśmy mieli lepsze relacje z Niemcami i lepszą politykę gospodarczą w ramach także samej Europy, a nie liczyli na inwestycje amerykańskie, które się może pojawią lub nie, ale fakt jest faktem, że ten potencjał się otworzył, no ale nie będzie o tym rozmowy, prawda, jak najlepiej różne synergie gospodarcze wykorzystać, jak lepiej zintegrować z rynkiem pracy obywateli i obywatelki Ukrainy, jak przede wszystkim z tego, że dzisiaj wiele międzynarodowych firm nie będzie chciało inwestować z różnych powodów w Turcji, w Rosji, w Białorusi, żeby te inwestycje przenieść do Polski, tylko zamiast tego no, odbędzie się wielka celebra z parą Zełenskich w centrum i padnie moim zdaniem nieznośny dla ucha trzeźwego obserwatora czy obserwatorki zalew wielkich słów, tak, o wielkiej przyjaźni, o przyszłości, potędze, sojuszu, braterstwie, które oczywiście no, są piękne, wzruszające i ciepło nam pobrzmiewają, ale już ich wydźwiękowi przeczy chociażby to, że Polska nie jest pierwszą, tylko chyba piątą zagraniczną destynacją Wołodymyra Zełenskiego i nie zamarzą tego słowa o tym, że jesteśmy największym dla Ukrainy sojusznikiem i krajem, który najbardziej jej pomaga. Co więcej, także w sprzeczności z tymi wielkimi słowami i tą całą pompą stoi właśnie fakt niezdolności rozwiązania przez rząd w Warszawie choćby takiego problemu jak ten ze zbożem.
Czy łatwiej jest mówić, że jesteśmy nowym geopolitycznym centrum Europy, najważniejszym państwem wschodniej flanki NATO i rosnącą militarną potęgą Europy, której boi się Putin? To jest łatwiejsze niż pokonanie siatki przemytników i przemranych biznesmenów, którzy zarabiają dzisiaj olbrzymie pieniądze na nielegalnym wprowadzaniu do obrotu produktów spożywczych, które w Polsce nie powinny się w ogóle znaleźć. No tak, no ale czegoż, się po PiS-ie możesz spodziewać, no więc oni po prostu tacy są. I może rzeczywiście obydwaj stawiamy im za wysoką poprzeczkę, no może to jest nasza wada. Dobrze, no pozostaniemy dzisiaj w niezgodzie. Ty będziesz się upierał, że wszystko należy sprowadzać w Polsce do PiS-u. Ale kto bronił opozycji solidaryzowania się z rolnikami? Kto bronił opozycji poruszania tego tematu? Tylko, że lewica panicznie bała się tego dotknąć. Raz dlatego, że jest nieobecna na wsi. Dwa, że z polskimi rolnikami w ogóle nie ma za bardzo więzów. A trzy, że nie śmiałaby też naruszyć tego tabu mówiącego, że nie można powiązać z Ukrainą żadnego problemu, tak? Że nie można zwrócić chociażby uwagi, chociaż to nie jest wina Ukraińców, my też jakby też jasno należy powiedzieć, to nie jest wina ukraińskich producentów, że to się dzieje w Polsce, to jest problem nasz wewnątrzkrajowy, ale to tabu było tak silne, że lewica też nie miała odwagi choćby słowem się o tym zająknąć. I dziś dalej narzeka na to, że inflacja jest winą PiS-u. No, na pewno dla części wyborców dalej ta opowieść jest bardzo atrakcyjna, że za inflację odpowiadają Glapiński z Kaczyńskim i Morawieckim, ale partia lewicowa mogłaby jednak pochwalić się jakimś lepszym, takim powiedziałbym klasowym zrozumieniem tutaj problemów, przed jakimi stoimy i tym, że w narzekaniu na Glapińskiego nigdy też w tym wyścigu Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej czy Fundacji Leszka Balcerowicza nie przeskoczą. Nie przeskoczą, ale to jest kwestia jakby pewnego przekonania do własnych racji i pewnego umiejętnego, znaczy pewnego twardego mówienia. No jeżeli ten nieszczęsny premier opowiada kłamstwa, a jest przecież skazany sądowo za kłamstwa, więc w związku z tym można go spokojnie, no mamy, są dowody na to, że jest, że mija się z prawdą. To trzeba było mu mówić, że po prostu kłamie, no i tyle. I w sprawach mieszkań, które obiecywał, i w sprawach, no to już nie ma sensu tego wspominać, bo zakończmy naszą rozmowę tym ostatnim wątkiem, który zapowiadaliśmy, czyli kampanią, która się rozwija na naszych oczach i która też, jak widzisz, się w tym kierunku wszystko idzie. Mamy z jednej strony gesty, wspaniałe opowieści, a z drugiej strony konkret, czyli drożyznę i nieumiejętność rozwiązywania dosyć prostych administracyjnych problemów. Te gesty to teraz jest Jan Paweł II, no, o tym też już mówiliśmy tydzień temu. PiS tutaj buduje tę kampanię, jestem przekonany, że do październikowych wyborów będziemy mieli taki stały festiwal obrońców Jana Pawła II, którzy muszą go bronić, bo złe siły chcą nam tę polskość odebrać. No, też, to też jest kolejny taki zwrot, polskość, naród zjednoczony i inne rzeczy. To nie jest przecież kłopotem, że Polacy są inni. Kłopotem jest, że ci nie potrafią się dogadać, prawda? Że robią z pseudoróżnic, robią nieprzekraczalne bariery, budują mury. PiS tutaj jest artystą w tych wszystkich okrzykach, ale my przecież nie musimy się dawać. Ja powiem ci nawet więcej. Ja uważam, że większość Polaków już po prostu ma dość takiego prowadzenia życia publicznego, ich to potwornie złości. I nie pytają się, czy ty idziesz, przepraszam, jeżeli idziesz do piekarni, to pytasz się, jaki piekarz ma poglądy polityczne, czy lubi Kaczyńskiego, czy Tuska, albo jak idąc do sklepu, pytasz się ekspedientki, co one sądzą na dany temat. No nie. My chcemy funkcjonować normalnie. Tylko przychodzi taka zgraja, która opowiada swoje szaleństwa. No tak to widzę. Tu na koniec staniemy się w zgodzie dla odmiany, bo również sądzę, że zdecydowana
nie wiem czy większość, ale duża część Polek i Polaków rzeczywiście nie chce dać porwać się wiatrom wojny kulturowej, którą władza próbuje rozniecić wokół Jana Pawła II. Dużo istotniejsze dzisiaj, od czego zaczęliśmy zresztą dzisiejszą rozmowę, są tematy cen chleba, drożyzny, cen mieszkań, perspektyw gospodarczych na te święta, te wakacje i potem rok szkolny. Wszystkiego tego, co dotyczy materialnego dobrobytu Polek i Polaków, z którym już się w ostatnich latach zaprzyjaźnili, już nam się ten poziom konsumpcji podobał, już rzeczywiście wiodło się coraz lepiej. I nikt się po dobroci z tym nie chce rozstać, a tym bardziej mam wrażenie, że nie chcemy, żeby tematy zastępcze po prostu, bo tak należy nazwać kompletnie niepotrzebną, bezsensowną i moim zdaniem mało tak naprawdę szczerą kłótnię o Jana Pawła II przesłoniły to, co jest rzeczywiście ważniejsze. Dlatego moje intuicje są takie, że ta kampania jednak powinna być o tym, co materialne, a nie o tym, co symboliczne. Mamy wspólny pogląd, więc nie będziemy polemizować. Będziemy. Dziękuję Ci, Robert, za dzisiejsze spotkanie. Ja też. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Jakubie. I tradycyjnie, jak co poniedziałek, zapraszamy do lektury przeglądu od poniedziałku w kioskach, w sensie jak co wtorek zapraszamy, lub do lektury wydania elektronicznego do znalezienia na stronach sklep.tygodnikprzegląd.pl. Ja nazywam się Jakub Dymek i dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci, Robercie, raz jeszcze. Dziękuję.